Tereska wykazuje mimo swoich ograniczeń dużą wolę, dużą motywację do wszystkich aktywności. Tutaj jest ta trudność, że Terenia samodzielnie nie chodzi i mimo tego, że nie chodzi samodzielnie, to naprawdę jakby to nas wszystkich postawiła do góry nogami, żebyśmy wszystko dostosowali, żeby było jej coraz lepiej, coraz łatwiej, żeby mogła robić różne rzeczy takie jak pełnosprawne osoby, pełnosprawna młodzież. Tereska jest medalistką Mistrzostw Polski, medalistką Międzynarodowych Mistrzostw Świata w swojej dyscyplinie, dlatego że te ostatnie zawody przyniosły jej aż 4 złote medale. Stała się bezkonkurencyjna. Były to medale na największej, chyba najważniejszej imprezie sportowej frameraming, czyli bieg w ramię. I dla dzieci i osób związanych z głównie mózgowym porażeniem dziecięcym, ale innymi zaburzeniami ruchowymi. Wydaje mi się, że ona chce, ona ma potrzebę, ona motywację i ona sprawia, że my też szukamy nowych rozwiązań dla niej, żeby móc dać jej choć przez chwilę w danej sytuacji spełniać się. I też umożliwić jej jakby no doświadczenie tego samego, co mają osoby pełnosprawne. My tylko jesteśmy właściwie sprawcami w tym, żeby jej to dostosować, wyszukać odpowiednie takie miejsca, gdzie może to wykonywać. Ogólnie jest tak, że tutaj są dwie strony. Po jednej stronie stoimy my, rodzice, po drugiej stronie jest Tereska. I tak na siebie po prostu działamy, tak? Nie potrafimy też inaczej. Po prostu nie potrafimy w pewnych rzeczach odmówić Teresce, ale też widzimy jej potencjał, który nie zawsze i nie w każdej sytuacji jest taki oczywisty. Cześć, ja jestem Teresa. Chodzę do szkoły, jestem sportowcem, tylko na rowerze. Ja się bardzo zdobywam medale. Tereska bardzo się też rozwinęła tak intelektualnie, wie, że jest osobą niepełnosprawną, wie, jak ta jej niepełnosprawność na nią działa, jak oddziaływuje w szkole, w tramwaju, w drodze do sklepu. Zdaje sobie z tego sprawę. Frame running umożliwił jej przemieszczanie się, takie kontrolowane przemieszczanie się, ponieważ tak, nawet jak wsiadała na rower, to był jej pierwszy sprzęt taki dostosowany do jej prędkości, do jej szybkości, do tego, żeby też poczuła ten wiatr we włosach, bo to też dla niej jest zawsze najważniejsze, żeby ona chce pędzić, gonić do przodu. I rower był dla niej pierwszym takim dostosowanym sprzętem, jednak nie miała tam jeszcze takiej całej kontroli nad tym wszystkim, ponieważ miała przywiązane nóżki, tak, siedziała z pasem przywiązanym tutaj w biodrach, więc zawsze był ten czynnik, że nie może samodzielnie na nim stanąć, zejść z niego, czy tam go pozostawić. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Tak. Sama startuje, sama hamuje, biegnie i idzie gdzie chce. I może pójść do tyłu, może pójść do przodu, może podnieść sobie nogę i tak po prostu odpocząć też na jednej nodze, tak? Usiąść sobie. Sama może sobie wyznaczać cele, tak? Czyli na przykład, że chce przebiegnąć daną trasę w określonym czasie, albo chce dobiegnąć do tego miejsca. To jest też właśnie bardzo fajne. Nie musi się oglądać za nami, tak? Czy my jesteśmy w okolicy, czy nie. My spokojnie możemy sobie usiąść, a ona robić okrążenia na bieżni. No i właśnie to jest to, co nas jakby też dalej ciągle nakręca do poszukiwań nowych rozwiązań. Tereska już od najmłodszych lat pokazywała nam, że bardzo lubi sport, aktywności ruchowe. Obserwowała swojego brata starszego, który szykował się na trening piłki nożnej. Bardzo jej się to podobało. No, była takim prawdziwym kibicem. Też od samego początku była rehabilitowana, a rehabilitacja nadawała jej cel. Ten cel i ta zadaniowość sprawiła, że urodził się w niej taki potencjał sportowca.
To wszystko spowodowało, że zaczęliśmy szukać dla niej różnych klubów sportowych, na miarę oczywiście jej możliwości. Nie było to łatwe ze względu na jej niepełnosprawność, a Teresce bardzo zależało na tym, aby trenować, a nie tylko jednorazowo pójść do jakiegoś klubu czy na jakieś zajęcia, na zabawę czy jakąś taką wyjątkową atrakcję. W taki sposób powstał klub Młodzi Sportowcy Wrocław przy olimpiadach specjalnych, przy którym Teresa realizowała systematycznie treningi w ramach dyscyplin lekkoatletyka, pływanie oraz poznała nowe, wcześniej nieosiągalne dla niej takie dyscypliny jak tenis ziemny, gimnastyka sportowa i wspinaczka. Dodatkowo to, co było też najważniejsze, miała okazję być z innymi dziećmi. Tereska ogólnie jest osobą nieśmiałą, potrzebuje dużo czasu na otwarcie się przed drugą osobą, przed grupą. I właśnie te wspólne treningi w grupie dodały jej większej śmiałości, otwartości. Można powiedzieć, że było to wprowadzenie do sportu i doświadczenia, które zdobyła trenując w olimpiadach specjalnych, zbudowały jej charakter i przygotowały ją na uprawianie indywidualnej dyscypliny sportu, jakim jest teraz dla niej framerunning. Tak naprawdę framerunning nie musi być dla niej dyscypliną, w której ma zdobywać medale. Chodzi tak naprawdę o to, żeby miała możliwość takiej pełnej kontroli tego, co planuje, co robi. I choć to jest otoczone wszystko metalową ramą z kółkami, to jednak w przypadku jej niepełnosprawności to jest spora furtka do samodzielności, do samostanowienia. Gdy pierwszy raz usiadła na ten sprzęt, na mobiler, zobaczyliśmy jej wielką radość i takie bardzo duże zadowolenie z tego, że może samodzielnie przejść kilka kroków do przodu, do tyłu, że jest bezpieczna. Czuła się bardzo bezpiecznie na tym mobilerze. To, że Tereska może też dzięki temu samodzielnie wyjść na spacer, może iść do sklepu, do tych sklepów wielkopowierzchniowych, no jest tak samodzielna, jak jeszcze w życiu wcześniej nie była. Podczas lekcji WF-u ma możliwość uczestniczenia też w pełni, tak jak zawsze chciała i marzyła, jak inni właśnie koledzy, którzy samodzielnie się poruszają. I na ten moment jakby nie widzimy tak naprawdę lepszej formy do samorealizacji terenu. To jest po prostu trafione na ten moment, to jest po prostu trafione totalnie w dziesiątkę. Thank you.